Dzień dobry Polsko, po raz drugi dzisiaj Was witam serdecznie. Jesteśmy już w gminie Szydłowiec, w miejscowości Sadek. Jesteśmy u Adriana, który ma lat 31. Adrian, tutaj jestem. Możesz patrzeć na mnie, nie musisz patrzeć w kamerę. Zgadza się, jesteś Adrian, tak? Tak. Masz 31 lat. Tak. Piszesz do dzieci. Zdarzyło się. Zdarzyło się. Tak. To jest Adrian, któremu zdarzyło się pisać do dzieci. Za chwileczkę poznacie go bliżej. Dowiecie się, co pisał. Kochani, ja jestem Alex, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Adrianie, tak jak wspomniałem na początku, przyjechaliśmy porozmawiać z tobą o twojej aktywności w sieci, czyli o twoich rozmowach z osobami małoletnimi. Wiesz, powiedz mi, czy wiesz, osoba małoletnia, ile ma lat? O kim my mówimy? Dokładnie nie. A twoim zdaniem, jak ci się wydaje, małoletnia ile może mieć lat? No, jak mi świadomo jest, to do 15 to jest... Brawo, to jest małoletnia osoba właśnie. Tak. Czy zdarzyło się tobie w takim razie pisać z osobami małoletnimi, czyli poniżej 15 roku życia? Tak. Potwierdzasz? Tak. Ile takich osób było? Dokładnie nie pamiętam, ale... Ale mniej więcej. Nie wiem, dwie chyba, trzy. Bo, wiesz, dokładnie nie pamiętam. To nie apteka, bo to wiesz, nie o to chodzi, żebyśmy tam byli tak precyzyjni. Mówisz dwie, trzy. Ja myślę, że było ich więcej, a dowód rzeczowy mam, patrz, każda kartka. Okay. To są rozmowy z dzieciakami. Zgoda. Tylko, że po prostu ja nie wiedziałem, ile tak naprawdę mają. Nie wiedziałeś? Znaczy pisali mi ile, ale dokładnie to myślałem, że po prostu są żarty, tak? Aha, jak ktoś ci pisze, że ma 12 lat, o poczekaj, o zobacz. Czy to jest twój komunikator? Tak. Kto zaczął rozmowę? Na szaro jesteś ty, na niebieskie jest dziecko. Kto zaczyna rozmowę? Ja. Zacząłeś rozmowę. Tak. Raz, dwa, trzecia odpowiedź od dziecka. Napisała, że ile ma lat? 13. Czyli wiedziałeś, ile ma lat. Wiedziałem. Czyli świadomie korespondowałeś z dzieckiem. Co 31-letni facet powinien zrobić, kiedy dowiaduje się, że 13-letnie dziecko do niego napisało? Skończyć rozmowę. Skończyłeś? Nie. Czemu? Czemu? To... Chciałem po prostu popisać. Popisać. A tu z dorosłymi kobietami się nie da pisać? Da się. No to czemu z dziećmi? I to z tyloma, patrz. Po prostu chciałem sobie popisać. Ty, to książki zacznij pisać. Jest taki świetny polski literat, którego uwielbiam czytać. Nazywa się Remigiusz Murus. Pisze przecudowne książki. On też sobie chciał popisać i napisał już kilkadziesiąt książek. I zarobił na tym ogromne pieniądze i wielką popularność. Może gdybyś w tę stronę poszedł z pisaniem, zamiast pisania do dzieci, zacząłbyś pisać, nie wiem, kryminały, poezję, romanse, może romanse, bo patrząc na tematykę, w jakiej się poruszałeś w rozmowach z dziećmi, to bardziej w stronę romansu widzę. Okej, Adrian, no dobra, zaczepiłeś dziecko, jest to niewłaściwe, ale to nie jest złe jeszcze, w sensie prawnym. Ale właśnie o czym pisałeś do tych dzieci? Muszę o tym mówić. No to jest taki cel naszej rozmowy, bo chcielibyśmy, żebyś z tej rozmowy wyniósł jakąś lekcję, która ma tobie wytłumaczyć, co robiłeś nie tak, ewentualnie dlaczego robiłeś nie tak i żebyś tego w przyszłości nie robił. Taki jest cel naszej rozmowy. To jest rozmowa, która ma cię czegoś nauczyć, zdyscyplinować, tak żebyś wyciągnął z niej wnioski. Zatem powiedz mi proszę, o czym mniej więcej pisałeś? Po prostu jaką ma bieliznę. Mhm, zgadza się. Oczywiście. Zgadza się. No i tam. No i tam. To ja cię zacytuję, pozwolisz? Będzie łatwiej. Mogę cię pytać o wszystko, nie obrazisz się. Jakie masz majtki? No powiedz. No, możemy... Rozumiem, pamiętam. Wstydzisz się swoich słów? Tak. A nie wstydziłeś się, jak pisałeś do tylu dzieci? No nie, bo to jest... Leżysz inaczej, sama... Inaczej w telefonie, a inaczej... No. No, ale stary, to jest konsekwencja tego, co robisz. Gdybyś nie pisał do dzieci, to do dorosłych kobiet, to by nas tutaj dzisiaj nie było. My jesteśmy osobami, które dbają o bezpieczeństwo dzieci, między innymi w sieci. Głównie. Aczkolwiek też uczestniczymy w innych realizacjach, ale tutaj w tym wypadku skupiamy się na bezpieczeństwie dzieci w sieci. I gdybyś ty był tego nie robił, to my byśmy pewnie teraz siedzieli w naszych rodzinnych domach z naszymi bliskimi, a ty byś, nie wiem, z racji pięknej pogody być może grillował. Jakie miałeś plany na dzisiaj? No na razie żaden. Znaczy, ogólnie do kolegi wiem. No to może akurat jak raz... Te plany sobie na dzisiaj zmienić, a to jeszcze zobaczymy. Adrian, posłuchaj proszę. Mhm. Leżysz sama, w piżamie bez majtek,
A jaką masz? Wąską, bardzo wilgotną. A jak sikasz, to ciasna bardzo. Możemy... Pamiętam. Pamiętasz? Pamiętam. Ty w ogóle o tym sikaniu do wielu dzieci pisałeś. I zastanawiam się, bo... Nie wiem, jakieś takie masz skrzywienie urologiczne. Nie, pytasz się... po prostu. Fascynujesz się medycyną? Jakąś konkretną gałęzią, urologią? Zrozumiałem to. Zrozumiałeś? Zrozumiałem, do czego wszystko dąży. Do czego? Błąd zrobiłem. No, ale ten błąd zrobiłeś wielokrotnie. Nie. Mało tego, powiedz mi, jaki jest cel, godzina... Czekaj, zaraz sobie znajdę, żebym nie był gołosłowny. Godzina 3:50 nad ranem. Śpisz już? Halo, misiu, skarbie. Trzepie penisa, mocno. Ale chcę się bzykać. Przepraszam. Chcę spermę? Dawaj cipkę. Zwalisz mi ręką? Możemy przestać. Nie, no ja mogę. Ja mogę, tylko to ty zacząłeś. Przepraszam. A tu nie chodzi o to, żebyś mnie przepraszał. Nie chodzi o to, żebyś mnie przepraszał, tylko żebyś wyciągnął, tak jak wspomniałem. No myślę, że jeszcze nie. Myślę, że jeszcze nie. Słuchaj, bo... Czy masz w ogóle świadomość... Tutaj jestem, ze mną rozmawiasz. Czy masz w ogóle świadomość, że taka forma pisania jest zła dla dzieci? Tak. A masz świadomość, że to jest przestępstwo? Tak. Masz taką świadomość? Tak. No jak myślisz, jak jest przestępstwo, to co należałoby zrobić w tej konsekwencji? No to osoby, ja wiem, co by się stało teraz. A co by się stało? No poszedłem do więzienia po prostu. Adrianie, w związku z tym, że... internet. O, jesteśmy. Adrianie, w związku z tym, że zachodzi wobec ciebie uzasadnione podejrzenie popełniania przez ciebie wielokrotnie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego, jest to przestępstwo pedofilii, zmuszeni byliśmy jako Fundacja CPU Polska powiadomić Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu o tym, że zdemaskowaliśmy taką osobę jak ty. W tym momencie zostajesz zatrzymany, a czynności tej dokonają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu. Poprzez drogę przeciw bezkarny, CPU to znak swojej karmy. Prawo w Polsce musi być do zmiany. Za te zbrodnie to z ulic zawiasy, śmiech na sali. Oni bez wahania sprawie się oddali. Grupa ludzi zwykłych szarych naprzeciwko tych skandali, gdzie zapłacą uśmiech dziecka za godziny w trasie konfrontacji, dokumenty. Nie zrobił więcej szkody, poświęcają życie dla lepszego życia młodych. Tropią na krawędzi z prawem, byś nie chodził wolny, pokazując, jaki problem ważny, jaki jest istotny.